Witam serdecznie, Adam Onyszczuk, Piłka Podkarpacka. Jesteśmy po meczu klasy okręgowej podokręgu Rzeszów. Sawa Solnina kontra Struk Tyczyn. Mecz zakończył się wynikiem 5-4, a moim gościem jest Grzegorz Solnina, zawodnik drużyny Sawa Solnina. Witam. Witam serdecznie. Uff, co za mecz. No, dawno nie pamiętam tyle bramek. Jak podsumujesz ten dzisiejszy mecz? Myślę, że mecz był bardzo ciekawy dla kibiców. Chcieliśmy stworzyć fajne widowisko. Chcieliśmy zagrać dobry mecz po serii słabszych wyników i całe szczęście udało się to na naszym stadionie, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. No można powiedzieć, że w tym sezonie można powiedzieć, że gracie w kratkę, ale u siebie zawsze jesteście mocni i tutaj też wielu kibiców, zwłaszcza z Łęcuta, liczyło, że urwiecie punkty z Tyczyna, no i tak się stało. No nie powiem. Tak, u siebie jesteśmy mocni, sprzyja nam to boisko, jesteśmy duże boisko, drużyny z mniejszych przyjeżdżają, gubią się, dobra murawa, więc całe szczęście, a tak naprawdę na Łańcut nie patrzyliśmy się na nich, chcieliśmy po prostu wygrać ten mecz i poprawić może niedużo, ale swoją sytuację w tabeli, jednak te trzy punkty były ważne dla nas. No dla ciebie też dzisiaj wyjątkowy mecz, dwie bramki. Ile już tych bramek masz w tym sezonie? No w tym momencie chyba z tego co pamiętam to już jest 28. Świetny wynik. Wierzysz jeszcze, że dogonisz Tomka Walata? Szczerze porzuciłem tę nadzieję już parę kolejek temu, ale założyłem sobie swój cel, do którego moimi krokami dążę i mam nadzieję, że uda się go spełnić. Jeszcze parę kolejek zostało, więc miejmy nadzieję, że spełnię go. W takim razie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Słonina. Dziękuję bardzo. Dzięki.